Moszczenica jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo. Dlatego w roku bieżącym powstanie kolejny odcinek chodnika. W miniony wtorek w Urzędzie Gminy Moszczenica zawarte zostało stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Moszczenica a Starostwem Powiatowym na budowę chodnika w Moszczenicy od mleczarni w kierunku ronda. Starosta Maria Gubała otwarcie mówi, że powiat wspiera takie inicjatywy. Powiat wspiera przede wszystkim takie inicjatywy i zadania, które służą przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu. Chcę tutaj w tym miejscu podkreślić bardzo dobrą i wzorcową współpracę wójta gminy Moszczenica z powiatem gorlickim i cieszę się, że mogę kontynuować dobre wzorce, które moi poprzedni włodarze jak postępowali, też podpisywali porozumienia i gminy chętnie uczestniczą i współfinansują zadania. Tutaj w tym przypadku jest współfinansowanie zadania 50% wójt gminy Moszczenica, 50% powiat. Cieszy fakt, że razem współpracujemy i tworzymy po prostu jedność we wspólnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gorlickiego. O chodnik w kierunku ronda zabiegali mieszkańcy i władze gminy Moszczenica. Był także radny powiatowy, który chodnik obiecał, a później ze wszystkiego się wycofał. Jak widać, czasem tak bywa. Wójt gminy wziął sprawy w swoje ręce i zaczął prowadzić rozmowy z powiatem. Na pewno rozmowy prowadziłem od kilku miesięcy, w całym 2018 roku z zarządem powiatu gorlickiego. One otrzymały już dzisiaj swój finał, umowa jest podpisana, więc termin wykonania tych robót się rozpoczął. Zaczynamy od prac projektowych, potem będzie wykonawstwo i zakładam, że do grudnia 2019 roku cały ten odcinek będzie przebudowany, nowy chodnik. Myślę także, że inne elementy infrastruktury także, chociażby ta wiata, niezbyt estetyczna już dzisiaj, koło której teraz stoimy, też będzie nowa. Chciałbym także bardzo podziękować tym osobom, które się wcześniej w to pozytywnie angażowały, szczególnie poprzedniemu staroście panu Karolowi Górskiemu i także nowemu staroście pani Marii Gubała, bo obydwie te osoby przysporzyły nam dużo dobrego, a efekt końcowy będziemy za parę miesięcy widzieć. Nowy chodnik to początek dobrej współpracy z nowym starostą, która zadeklarowała dalszą współpracę. Tak, oczywiście deklaruję tą współpracę, tak jak powiedziałam, deklaruję współpracę z wszystkimi wójtami, burmistrzami powiatu gorlickiego, a podkreślam wzorcową współpracę przede wszystkim z wójtem gminy Moszczenica, gdzie jest przygotowana dokumentacja odpowiednio z dużym wyprzedzeniem, także mamy czas na ogłoszenie przetargu, szukania inwestora do wykonania zadań, także oczywiście deklaruję współpracę. Mamy nadzieję, że w ciągu pięcioletniej kadencji efekty współpracy będą widoczne na każdym kroku. Zadowolenia nie ukrywa także wójt gminy Moszczenica, Jerzy Wałęga. Tak, otrzymaliśmy bezpośrednio takie informacje i takie deklaracje. Dobrze świadczy o niej także fakt, że jest samorządowcem doświadczonym, więc problemy powiatu i gmin także dobrze zna. Nawiasem mówiąc, nawet wcześniej, gdy była pracownikiem Starostwa Powiatowego w Gorlicach, znaliśmy się i zawsze darzyłem ją dużym szacunkiem. Zatem uważam, że jej wejście w tą nową rolę w tej chwili jest także bardzo dobre i to nam, mieszkańcom Moszczenicy, powinno także bardzo dobrze służyć w tym efekcie, ale nie tylko. Bo już skierowałem wystąpienie i ustne, i pisemne do zarządu powiatu i do pani starosta nowej o kolejne odcinki, które moim zdaniem w tej kadencji do 2023 roku na terenie gminy Moszczenica chodników powinny się znaleźć. W Moszczenicy chociażby kontynuacja chodnika w stronę remizy strażackiej, a w Staszkówce od remizy strażackiej w stronę Łużnej i będziemy pertraktować po raz kolejny warunki dalszej współpracy.